Jak sobie myślę, co chciałabym życzyć księdzu Szostakowi, to troszkę się wzruszam, bo jakby mamy dość szczególny rok, ale myślę, że taką najważniejszą rzecz i taką z głębi serca to jest tego nieustannego zapału i tego tej dalszej mądrości albo rozwoju tej mądrości, którą w sobie ma i pokoju ducha, ale przede wszystkim tego zapału i tego błysku w oczach, który ma i zaraża nim pozostałych. Na cześć dyrektora pielgrzymki, hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! 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 Chcemy mu życzyć, żeby w tej pielgrzymce życiowej dalej był wciąż kreatywny, inspirował innych, motywował, no i sprawił przez swoją posługę, że Pan dokona dzieła kanonizacji błogosławionej Karoliny. Myślę, że to jest takie wielkie pragnienie jego serca i nie tylko jego. I mam nadzieję, że będziemy tego świadkami niedługo. Więc. W tym specjalnym dniu chcemy życzyć księdzu spełnienia wszystkich marzeń, żeby nigdy nie stracił sił, żeby razem z nami pielgrzymować i żeby zawsze jego kazania przyciągały tak dużo ludzi jak do tej pory, żeby się tak dobrze słuchało. I od całej czwórki, jak widać, chcielibyśmy księdzu zaśpiewać 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Przede wszystkim błogosławieństwa Bożego, otwartości na działanie Ducha Świętego, żeby Maria go dalej prowadziła. Ciągłej młodości, bo wieku nie mierzy się ilością lat, tylko stosunkiem marzeń do wspomnień, żeby jak najwięcej tych marzeń było, bo to jest bardzo potrzebne w duszpasterstwie, szczególnie gdy się jest kustoszem tak zacnego sanktuarium błogosławionej Karoliny, to zobowiązuje, więc tego życzę, żeby ta młodość i nieustannie w sercu była, która będzie się przekładać również na różnego rodzaju ciekawe, dobre, odpowiednie inicjatywy duszpasterskie, które będą prowadziły do jeszcze większego rozpropagowania kultu błogosławionej Karoliny, no i doczekania ogłoszenia błogosławionej Karoliny świętą, tak, dla nas wszystkich. Zbigniewie, z okazji księdza urodzin chcieliśmy złożyć serdeczne życzenia, które składaliśmy już tutaj na postoju, ale również do tej oto zacnej telewizji składamy życzenia wszelkiego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, żeby Duch Święty prowadził na dalsze lata pielgrzymowania. No a kiedyś będziemy siedzieć sobie przy uczcie w niebie paschalnej i Pan Jezus będzie chodził, umywał nam nogi. To też są piękne życzenia. Wszystkiego najlepszego grupy 21. W imieniu całej redakcji Sinai TV i redakcji pierwszej pielgrzymki tarnowskiej chcemy życzyć księdzu wszystkiego dobrego, błogosławieństwa na każdy dzień życia, dużo kreatywności i dążenia do celów. Generalnie życzymy błogosławieństwa Bożego, bo wszystkie inne życzenia są jedynie jego pochodną. No i żeby błogosławiona Karolina czuwała nad księdzem tam w zabawie. My życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Przez ręce Maryi i za jej przyczyną niech strumienie łaski na